Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was do wspólnego ugotowania yangqi guksu, czyli nic innego jak przepysznej koreańskiej zupy z makaronem i z dodatkami. Mam tutaj już przygotowane składniki jak zwykle. Pokazuję Wam teraz tutaj makaron, jaki będę używać, ze względu na to, że tu jest akurat zdjęcie pokazane tej potrawy, jak wygląda w oryginale. Będę się starała ją odtworzyć. Także zapraszam bardzo serdecznie. Zaczniemy od przygotowania bulionu. Mam tutaj przygotowane 1,5 litra zimnej wody. Dodam teraz 5 suszonych grzybów shiitake, sporą ilość pora. Możecie też użyć białą cebulę, jeżeli macie ochotę. Ja akurat bardzo lubię sporem tą zupkę. I bardzo ważnym dodatkiem jest anchois. Ja akurat będę używała w takiej postaci sproszkowanej. Możecie też użyć anchois, po prostu takiej rybki suszonej, jeżeli macie ochotę, ale jeżeli dodacie taki właśnie sproszkowany bulion, też nic się nie stanie. Ja dodam na razie 2 łyżki. Jak już będzie gotowe, to zawsze warto spróbować, czy Wam odpowiada już ze względu na słoność. Jeszcze chciałam Wam pokazać, można też nabyć w koreańskich delikatesach taki już gotowy bulion tylko do rozcieńczenia z wodą, ale ja w dniu dzisiejszym aż na taką łatwiznę tutaj nie pójdę. Bulion będziemy gotować minimum pół godziny. Oczywiście shiitaków po ugotowaniu nie będziemy wyrzucać, ja je pokroję i później będą też służyć jako pyszny dodatek do bulionu. I w międzyczasie, jak tutaj będzie się to nam wszystko gotowało, przygotuję kolejne ważne składniki. Mam tutaj pokrojoną jedną bardzo dużą marchew i cukinię w takie drobniutkie paseczki i teraz przesmażę osobno te warzywa na odrobinie oleju sezamowego i z dodatkiem odrobinki soli. Zacznę od marchwi. Dosłownie przez minutkę, żeby tylko odrobinkę się tutaj fajnie ta marcheweczka zmiękczyła. Warto zachować taką chrupkość warzyw. Tak samo postępujemy też z cukinią. Też troszeczkę soli i minutka, półtorej i można będzie już przekładać na talerz. Kolejny dodatek to będą paseczki omlecika. Ja teraz tutaj rozmącę dokładnie 3 jaja, po czym z nich usmażę 2 omleciki i pokroję w paseczki. Omleciki będę smażyć na tej samej patelni, nie myłam jej, bo tutaj też dodałam olej sezamowy. I oczywiście smażę do momentu, aż się jajka nie zetną. Potem na chwileczkę tylko odkładam na ręcznik papierowy. Przestudzone omleciki przekładam na deskę. Oczywiście się jeden tutaj mi troszeczkę rozwalił, ale to naprawdę nie ma zupełnie znaczenia, bo wszystko zaraz będzie i tak w drobniutkich paseczkach. Teraz sobie tak zwinę jak naleśniczka i na drobniutkie paseczki będą stanowić fajny walor, nie tylko smakowy, ale też fajny akcent tutaj będzie kolorystyczny w naszej zupce. Pora zrobić taki zaostrzający sosik. Mam tutaj pokrojoną dymkę, jeden taki nieduży pęczek. Dodam teraz gochugaru, 2 łyżki. Następnie olej sezamowy, również 2 łyżki. 2 łyżki sosu sojowego, 2 ząbki czosnku. I troszkę prażonego sezamu. Tak mniej więcej 1 łyżkę i teraz wymieszam. Dodatki mam już gotowe, więc pora zajrzeć do bulionu. Bulion jest już gotowy.
Ja sobie teraz wyłowię tutaj shiitake, pozostawię je do leciutkiego ostygnięcia, żeby móc je bez poparzenia się pokroić na drobniutkie paseczki i też będą służyć jako dodatek. Oczywiście również pozbywam się tutaj pora, bo on już oddał to, co powinien tutaj do bulionu. Każdą sztukę przestudzonego shiitake kroję w takie paseczki. Trzeba pamiętać, że przed pokrojeniem warto je tak dobrze odcisnąć i ten bulionik, który w nich pozostał, dodać jeszcze do zupki, bo to jest cały aromat. I teraz czas na makaron. To jest makaron typu zomen. Takie cieniutkie niteczki. Makaron gotuje 4 minuty. Tutaj producent zaleca 5, ale ja chcę, żeby był bardziej taki sprężysty. Oczywiście ilość makaronu jest uzależniona od ilości osób, które będą w danym dniu zupkę zajadać. Po 2 minutkach tutaj dodaję zimną wodę, żeby tu tą burzę w garnku troszeczkę uspokoić i gotuję kolejne 2, po czym trzeba będzie bardzo mocno przelać zimną wodą. Ugotowany makaron po odcedzeniu szybciutko trzeba przelać zimną wodą i tak sobie tutaj troszeczkę się pobawić jak przy praniu ręcznym, żeby pozbawić makaron nadmiaru skrobi. Po nałożeniu do miseczki makaron dekorujemy wcześniej przygotowanymi dodatkami. Jajeczko, shiitake, jeszcze marcheweczka i cukinia. Możecie sobie oczywiście nakładać dowolną ilość dodatków, co lubicie najbardziej, no to wiadomo, większej ilości. I jeszcze teraz bulionik. Tutaj tak sobie z boczku warto nalewać, żeby nie zniszczyć tej całej konstrukcji. Oczywiście później już jak będziecie zajadać, no to wiadomo, trzeba sobie to wszystko razem wymieszać. Akcent ostatni, czyli sosik, a raczej taka już nawet pasta bardziej niż sosik. I będzie można zajadać. Można jeszcze zajadać sobie z kimchi, jeżeli macie. Ja Wam w prawym górnym rogu podlinkuję przepis do domowego kimchi. Jeżeli macie ochotę, to wypróbujcie. Zapraszam. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego filmu. Życzę wszystkim smacznego. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!